zawody z 93 roku, bieg biatlonowy, drużynowy. To były mistrzostwa świata, które odbywały się w Borowcu w Bułgarii. Wyjechałyśmy tam z drużyną biatlonistek, naszym trenerem Jankowskim. Drużyna chłopców też tam wtedy była. Bardzo fajnie było tam, zawody super były zorganizowane. No i nasza drużyna w pierwszym dniu startów właśnie zdobyłyśmy taki wielki sukces, że zdobyłyśmy brązowy medal w tym biegu drużynowym. Dzisiaj po tych latach chudych polskiego biatlonu znów jest medal w kobiecym biatlonie. Krystyna Pałka zdobyła ten srebrny medal. To chyba historyczna chwila, że po tylu latach znów mówi się o tym kobiecym biatlonie, bo do tej pory biatlon wszyscy kojarzyli z Tomaszem Sikorą, z braćmi ziemianinami. Krysia Pałka, ona po prostu zdobyła ten medal, ale jeszcze wcześniej też ma na swoim koncie inne na przykład różne medale, chociażby z takich mistrzostw świata żołnierskich, które się odbywają, też wtedy zdobyła bodajże złoty medal i w drużynie też tam wtedy, nie, srebrny medal wtedy Krysia zdobyła, a w drużynie też miały na takich żołnierskich mistrzostwach świata. A teraz no wielki sukces, fajno, cieszę, że młodzież się rozwija. Może zachęci to jakoś te dzieciaczki, które są teraz, trenują, czy to biegi, czy biatlon, że warto się ruszać. Co jest bardziej atrakcyjne, bieganie czy strzelanie? Atrakcyjność biegową, no to ja uprawiałam biegi narciarskie przez 5 lat pod okiem Stanisława Mrowcy, Maraton Szana Dolna, to był mój trener. A w kadrze olimpijskiej dostałam się w biatlonie do Lilienhammer i to było też ciekawe jakby zjawisko połączenia biegu ze strzelaniem, ale bardzo trudne to jest. Co dzisiaj robi Helena Mikołajczyk? Angażuje się w takie zawody sportowe związane z śniegiem. Trochę sędziuje, trochę swoimi dziećmi pracuje, z córką, z synem. Czyli dość spokojne życie sportowca pani wiedzie. Znaczy się, czy spokojne, no to tak nie do końca, bo trzeba pogodzić rolę mamy, gospodyni domu i trochę, no, trochę się udzielam. Chciałabym tak jak tutaj na różnych spotkaniach takich rozwijających, załóżmy sport, promować, żeby jak najwięcej dzieci chciało uprawiać i były ku temu możliwości, żeby coś zrobić. Dzisiaj dużo mówimy o narciarstwie, tym biegowym, oczywiście kojarzonym z Justyną Kowalczyk. Wszyscy zastanawiają się nad tym, co pierwsze powinno być: baza sportowa stworzona dla młodych ludzi chcących uprawiać narciarstwo biegowe, czy trzeba zadbać o to, żeby ktoś mógł biegać na tych trasach? Ja uważam, że teraz, w obecnej chwili, jeżeli chodzi o rejony nasze tutaj górskie, to dzieciaczki są zawsze chętne, w szkołach zawsze jakieś nartki się znajdą. Justyna tak rozpowszechniła to, że chęci dzieci mają, natomiast czy to dzieci, czy ludzie dorośli chcąc iść, załóżmy, czy kobieta w kwiecie wieku, czy młodzież, gdyby były jakieś trasy, kiedy można by przyjść, wypożyczyć biegówki i stanąć na tych biegówkach, czy to pierwszy raz, czy pod okiem jakiegoś instruktora, były wskazane raczej takie stworzenie jakichś tras biegowych możliwie dostępnych wszystkim.